naprawdę, i to widziałem, Adaś, naprawdę, i odbył z nią na naszych oczach pełen stosunek płciowy. Prusaki były tej wielkości. To dzisiaj nagramy tę scenę, jak tu uciekasz tym samochodem. Ja mówię, ty, ale już piłem piwo. Piwo pijesz? Tak, no to może jechać. Taka była decyzja szybka kierownika planu. Się dobrze zaczyna. Adaś już się śmieje. To znaczy, że będzie dobry odcinek. Moi kochani, na kanale Wujka Czarka. Witajcie. Siemano! Moi drodzy, dzisiaj jest odcinek, który nie powinien powstać. Powiem wam dlaczego. Adaś miał pomysł. Mówi tak, panie Czarku, mam pomysł. Niech pan zrobimy taki odcinek, żeby pan powiedział o najdziwniejszych miejscach, w jakich pan miał zdjęcia, w jakich pan występował. Ja mówię, no ale no, taki, no co ja powiem, co tam takiego dziwnego się działo w moim życiu. Dobra, poczekaj, chyba mam. I słuchajcie, i powiem wam szczerze, że tyle o ile, co sobie tam przypomniałem, a z moją pamięcią już nie jest jakoś tak hopsiup najlepiej, no to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11, 12, 13 takich... Jesteś zwolniony. Nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremno, chyba że po prostu to Ci się podoba. Dobra, nie, ale to ja szybko będę mówił, będzie krótki, po minucie, masz 15 minut, masz... Kłamiesz! Czy się zdążę napić najpierw wody? Potem espresso, pamiętajcie o kolejności, to jest bardzo ważne, żeby z tym się nie pomylić. Najdziwniejsze miejsca, w których wujek Czarek występował albo miał zdjęcia. 3, 2, 1, 0, jebut. I patrzcie, pierwsze takie, co mi wpadło, wiesz, Adaś, do głowy, to był kanał. Ponieważ ja mam w klaustrofobię i w Sztosie 2 mieliśmy zdjęcia, gdzie idziemy, kanałami się przedzieramy, tak jak kiedyś w czasie wojny powstańcy warszawscy. I ja pamiętam, że rzeczywiście zeszliśmy, no najpierw ekipa, kamera i tak dalej, do kanału i powiedziałem Olafowi, reżyserowi, mówię, to stary, ja nie dam rady. A Olaf mówi, no wiesz, ale ty produkujesz ten film, no to nie będzie zdjęć, no stracisz pieniądze. I to mnie zmotywowało. I słuchajcie, i nieprawdopodobne było to, że ja zszedłem z tego kanału. Byłem w kanałach i te kanały są rzeczywiście, one są eleganckie. Tam, gdzie myśmy byli, było pięknie wyceglone, że tak powiem, dużo miejsca. Wcale nie było klaustrofobicznie. Po tym, jak już szliśmy kawałek takimi już... I nie ma tak, że tam akurat w tym, cośmy byli, to nie płynęły odchody, nie ten... A może dlatego, że to było koło hotelu Bristol? To tam jest czysto, elegancko, pięciogwiazdkowo. To był kanał pięciogwiazdkowy. To takie pierwsze dziwne miejsce, w którym kręciłem zdjęcia. Pamiętam, że pierwsze takie dziwne zdjęcia dla mnie to były przy filmie Nic Śmiesznego. Mówię przy filmie, bo tak naprawdę reżyser Koterski, Marek Koterski wymyślił, że będziemy reklamować film w ten sposób, że będę skakał na bungee i będzie widać, jak lecę. Jak już będę tak zwalniał przy kamerze głową w dół, powiem, zapraszam was do kin na film Nic Śmiesznego, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. To gdzieś w internecie powinno latać. Ja wjechałem, bo bungee wtedy można było skakać na bungee nad Wisłą. A było parę przypadków śmiertelnych, ale to nikogo nie zarażało. No bo mówisz, tak lecę do wody, najwyżej, wiesz, woda to jakoś załatwi. Tak czy inaczej, powiem wam szczerze, że pojechaliśmy na górę z kamerą i stałem ze związanymi nogami, bo na dole wiążą nogi, żeby to tam obliczają długość tej gumy, w zależności od wagi. Jeszcze pamiętam, że mi facet zapytał, ile pan waży? Ja mówię, czy jakieś, już powinni mieć wagę, nie? A nie mieli wtedy, albo im pierdyknęła. Nie pamiętam już. W każdym razie, jak już byłem na górze, to Marek Koterski, już będąc też ze mną na górze, doznał olśnienia, albo taka refleksja go naszła i mówi nie. Jednak skoczy kaskader w Czarka koszuli, a Czarka przywiesimy tylko do góry nogami, tak go bujniemy i on powie tekst. I nie pozwolił mi skoczyć, ale zdjęcia miałem tam u góry, na takim podnośniku. Teraz bym się chyba nie zdecydował, powiem wam szczerze. Latałem też balonem w jednym z filmów. Bałem się tego bardzo, ale on był tak na uwięzi, więc wiedziałem, że nie zerwę się i nie będą mnie szukać. Także, bo byłem sam w tym balonie. Facet leżał na dole w koszu, no, tak, żeby ten właściciel się bał o swój balon. Kiedyś, pamiętam, przyjechałem na występ kabaretowy do jakiejś miejscowości, nie pamiętam jakiej, latem. To było dziwne, że latem. No ale latem to wiecie, no, jak kostiumy
pamiętam te letnie, mam delikatne takie, bo rzadko występuję już na takich dużych imprezach typu Dni Miasta, czy jakieś festyny, bo to było ciężkie, bo one są zwyczaj latem. Pamiętam takie ekstremalne występy, to temperatura 30 stopni, jeszcze odpalają reflektory, żeby cię było lepiej widać. Także na scenie jest 60, 70 w tych światłach. Więc najważniejszy jest lekki garniturek, czyli delikatna jakaś marynareczka, koszulka albo podkoszuleczek, który wchłania dużo wody. No i się gra, leje się z człowieka strasznie, wypija się bardzo dużo wody podczas występu. A tego dnia, pamiętam, przyjechałem do jakiegoś właśnie miasta i mówi mi agent, słuchaj, ja mówię, co? Widzę, że ma dziwną minę. On mówi, sprzedaliśmy 3 czy 4 razy więcej biletów, bo było olbrzymie zainteresowanie. Wyobraźcie sobie, na Wujka Czarka było olbrzymie zainteresowanie kiedyś. Ja mówię, no i co? On mówi, no nie mamy gdzie tego zagrać, no bo wiesz, tam się nie zmieszczą w tej sali, tam się poduszą. Poza tym, no nie będą widzieć. Ja mówię, to co robimy? Obok jest lodowisko. I będziesz grał na lodowisku. Po prostu będziesz stał na lodowisku i ten. Ja mówię, dobra. Żebyś się nie ślizgał, to ci położymy jakąś szmatę, jakąś większą. Słuchajcie, a ludzie będą na lodowisku. No i postawili mikrofon. Słuchajcie, ja zaczynam grać. A lód ma to do siebie, że jest zimny. I okazuje się, że nawet latem jest zimny, bo on ma mniej niż 0 stopni. I ja czuję, że w tych moich lekkich pantofelkach przeznaczonych na lato, które mają podeszewkę taką, mi jest zimno od stóp. Mi marzną nogi, ale strasznie, 10-15 minut. Słuchajcie, jeszcze jak na złość, grałem godzinę 15 i wisowałem 3 razy po 15. Więc za 2 godziny byłem na lodzie. Skończyło się to oczywiście anginą ropną, bo się przeziębiłem totalnie, bo potem wyszedłem na gorąco, nie? Potem do samochodu z klimatyzacją, no i Czaruś był ugotowany. Słuchajcie, ale najgorsze miejsce do grania dla mnie było pod wodą. Jest jeden taki film, nazywa się film Wirus. To nie był zbyt udany film. Znaczy nie mój, bo ja byłbym świetny. Ale w ogóle jakoś film nie wyszedł. A chociaż powiem Wam szczerze, że powtarzano go ostatnio w telewizji. Obejrzałem go i w telewizji się ogląda dobrze, w kinie gorzej. Nie wiem, na czym to polega, że jednak jak masz w telewizji, to jakoś wszystko bardziej do Ciebie dociera. W kinie nie łapiesz się na pewne chwyty, a w telewizji przechodzą. I tam jest taka scena, gdzie ruska mafia mój samochód spuszcza w przepaść taką do rzeki i to jest nagrane, to Molek wpadał do rzeki samochodem, kaskader. A potem trzeba było zrobić zdjęcia takie, że ja z tego samochodu nie mogę wyjść. I jeszcze trup Olafa Lubaszenki, znaczy postaci, którą miał postaci, którą Olaf Lubaszenko tak przepływa jeszcze przed kamerą. Ja widząc to jeszcze się bardziej duszę i jest cięcie i nie wiadomo, czy bohater przeżył, czy nie. I powiem Wam, żeśmy to kręcili na takim specjalnym basenie strażackim, straży pożarnej. On miał chyba głębokości z 5 metrów. Tam umieszczono samochód na dole. No i się zaczęły schody. To były lata 90. I mówi mi kaskader, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale bez maski to pod wodą nic nie widać. A on mówi, tak? Nie widziałem, bo ja nie umiem otwierać oczu pod wodą. Jak otwierałem oczy pod wodą, to tylko wtedy, jak miałem maskę. I wtedy jest wszystko zajebiście widać, no chyba, że to jest polskie jezioro. Więc będziesz bez maski w samochodzie, tam weźmiesz te hapsa sobie tego, będziesz płynął na dół, wejdziesz do samochodu, zamkniesz drzwi, to się wszystko robi powoli w wodzie. Nie otworzysz drzwi tak szybko, nie? I musisz znaleźć, po lewej stronie od kierownicy, będziesz miał ten taki do tlenu, bo tam jest butla schowana z tlenem, nie? No mówię, no to dobrze. On mówi, tylko pamiętaj, teraz jest inaczej. Ja wiem, bo korzystałem z tych takich specjalnych do oddychania tych. Ale kiedyś było tak, że jeżeli zrobiłeś tym ustnikiem do góry nogami, go umieściłeś w buzi, to nie zasysałeś powietrza, tylko wodę. Więc prawdopodobieństwo, że trafisz, było 50%. Znaczy, mogłeś namacać, ale wiesz, no ja wiedziałem mniej więcej jak to ten. Jeszcze musiałeś mieć końcówkę tlenu, znaczy powietrza swojego, żeby zrobić, oczyścić ten przewód, żeby zasysać tlen. No ale ja tam grałem, że się topię, że ten nieszczęsny ustnik wisiał na takim wężu. I wiecie, no taki wąż jak ma metr, no to wyobraźcie sobie, że jednak jest, to jest
średnica metra, że on gdzieś ten ustrzyk może się znajdować. Weź go teraz, namacaj. I doszedłem do wniosku, bo ja głupi nie jestem, że jak namacam butlę, to po wężu trafię do ustnika i go zasysnę odpowiednio. Słuchajcie, co ja wtedy czułem? Oczywiście kręciliśmy nocą, bo światło sztuczne było ustawione tak, żeby ten samochód oświetlić. Facet był w pełnym tym jak to się nazywa, akwalungu, ten z kamerą. Miał trasę, gdzie płynął, no ja musiałem się zmieścić w tym kadrze i to wszystko wykonać. A potem Olafa jeszcze dograli, jak on taki blady trup. Na górze, przy basenie, impreza. No bo pracuje operator i pazura, nie? Światło ustawione. Wszyscy zaczęli zimno, ciepła noc w miarę, komary gryzą, wszyscy piją. Jak pamiętam, wyszedłem, miałem piankę pod kostiumem i po którymś dublu wyszedłem, mówię, słuchajcie, jest mi bardzo, bardzo zimno. I mówię, centralne włącz! Sikasz pod siebie po prostu do pianki, bo wtedy ten mocz ma 36,6 i cię grzeje. No i tak się grzałem. I teraz, ponieważ siedzę tu przed wami, to jest dowód na to, że za każdym razem trafiłem z tym. Powiem wam, że dziś, wtedy byłem młodym aktorem, jeszcze mi zależało. W sumie to teraz też mi zależy. Ale gdyby dziś mi powiedziano, że mam 50% szans na przeżycie, to bym się, kurde, nie zdecydował. A wtedy się zdecydowałem. Patrz, jaki człowiek był młody, naiwny, jak wierzył w siebie, wierzył w opatrzność, że jednak ten anioł stróż tam jest pod wodą, a gdyby mój anioł stróż nie lubił wody. Byli ratownicy, no ale wiesz, no poza tym ja pamiętam, jak już miałem płynąć na górę. Otwieranie drzwi i wypłynięcie, to wszystko trwa. W wodzie wszystko jest 5 razy wolniej albo 10 razy wolniej. To jest po prostu, to był koszmar, to była koszmarna noc. I wyobraźcie sobie, nie uwierzycie, że jak wyszedłem z wody już po zdjęciach, to piłem wódkę. A ja jeszcze takie najdziwniejsze. Słuchajcie, powiedzielibyście, że jakie to mogą być dziwne zdjęcia, jak się jedzie samochodem. Przecież ja tyle zdjęć wykonywałem jadąc samochodem. Słynna scena z kanapkami, jak wiozę, jak Wąskiego wiozę z kanapkami. Chcesz kanapkę? Mówię, dowiaduję się, że on mi jednak wystawił rybie. Mówię, wypierdzielaj stąd. On to przecież ja grałem to sam. Jedno tylko było ujęcie wspólne, a tak to jak do niego jak grałem, to była kamera na sztywno umocowana w samochodzie. Ja włączałem nagrę, czyli magnetofon, włączałem kamerę, robiłem klaps i grałem, wyobrażając sobie, co mówi Kierszowski do niego. No i potem wyłączałem wszystko i mi powiedział, nagrało się? Ja mówię, no tak. No i się nagrało na szczęście. To jest nic przy tym, co przeżyłem w filmie Pogranicze w ogniu, a byłem wtedy początkującym aktorem. To był 86 albo 7 rok, bo to kręciłem dość długo. Kręciliśmy w Mariańskie Łaźnie Karlowe Wary w Czechach. I wyobraźcie sobie, w Czechosłowacji wtedy. I wyobraźcie sobie, że skończyłem zdjęcia. Następnego dnia miałem mieć taką scenę, że uciekam samochodem, bo mnie gonią i też właśnie z kimś rozmawiam i tego. No scena jak scena, no już co za problem zagrać taką scenę. No, a tego dnia skończyłem zdjęcia. Więc to był 86 rok. U nas jeszcze w sklepach nic nie było, a tam było wszystko. Więc i piwo czeskie. I ja tak już skończyłem zdjęcia i jedno piwko weszło. Drugie piwko weszło. Trzecie czeka na wejście, a tu nagle przybiega kierownik planu, mówi, jedziesz na plan. Dzisiaj, ponieważ jest pogoda, jutro ma padać, to dzisiaj nagramy tę scenę, jak tu uciekasz tym samochodem. Ja mówię, ty, ale już piłem piwo. Piwo piłeś? Tak, no to może jechać. Taka była decyzja szybka kierownika planu. Wyobraźcie sobie, siadam do samochodu Mercedes przedwojenny, pamiętam to jak dziś. Dwuosobowy, sportowy. Kamera zainstalowana, nagra leży, klaps, to wszystko trzeba zrobić. I co widzę? Na masce tego małego samochodu, przypięty pasami, wisi, można powiedzieć, mój kolega oświetlacz z lampą, która pali mi prosto w twarz. I mówi, Koczarek, uważaj, wiesz, bo ja jestem przypięty, wiesz, na tych zakrętach. I to jest taka cieniusieńka, wąska taka asfaltówka w górach, bo Mariańskie Łaźnie i Karlowe Wary są w górach, gdzie jedziesz taką, no po prostu serpentyną. Ja mówię, okej. No i mówię, tylko gdzie się włącza ten... Mówię, to jeszcze dam radę, tylko że tak, mówię, wiesz, tak musisz mi świecić, żebym ja coś widział, gdzie jadę. I on tak wziął, że tak pod jego pachą widziałem mniej więcej drogę tak na 50 metrów dalej.
ściemniało się, był magic hour, słońce było w pięknym miejscu, aparat mówi, już robimy, bo nam ucieknie światło. A mówię, okej. Przychodzi ten Czech, który był właścicielem tego Mercedesa i mówi, ja tady wam pokażę, jak to se jedę na tym auto. Kurde, ja mówię, co on gada? I on mi pokazuje, że to nie jest takie auto, jak wy myślicie. To auto różni się od innych aut tym, że uwaga, gaz dodaje się manetką, tu gdzie u nas normalnie jest, no nie wiem co, bo tutaj jest kierunkowskaz, tutaj nie wiem, biegi były kiedyś, a teraz jest wycieraczki, coś, wiesz, no. No to tu jest taka manetka i się robi tak, i gaz jest tak, ma tylko trzy takie poziomy, levele, a biegi zmienia się nogami, jak w motorze. Ja mówię, niemożliwe. Ano. On mi tłumaczy, że jednak, no bo wiesz, i słuchajcie, ja tak na szybkiego sobie ćwiczę. Klaps tego. Tu patrzę pod pachę i jeszcze muszę mówić tekst z nieistniejącym partnerem. I operator mówi, szybciej, bo nam światło zejdzie, ziemia się kręci. Ja mówię, a jeszcze te piwka weszły. To trzecie nie weszło, ale te dwa były duże. I mówię, dobrze jest, one trzymają mnie. Znaczy mnie to może nie trzymają, ale trzymają we mnie odwagę. Że mówię, tam ja jedam, i gramy. Słuchajcie, i ja zrobiłem 2 albo 3 duble, jechałem po tych serpentynach. I tak, i za pierwszym razem, jak wróciłem, wtedy nie było podglądów jeszcze. Operator mówi, wiesz co, dobrze, te drzewa są blisko, że tam jest wąsko, to będzie, że to ta szybkość jest. Ale jakbyś mógł jeszcze tak 10 na godzinę troszeczkę szybciej pojechać, to by widać by było, że ty jednak uciekasz. Ja mówię, stary, ale ja jestem na granicy. Czarek, spróbuj. Ja mówię, no ale jak spróbuję się wydzielę, no to już nie będzie spróbuj, tylko się zabije. Dawaj. Raz, jeden szybszy dubel. No i słuchajcie, ja zrobiłem te 3 duble. To weszło do filmu, ale ja myślałem, że oszaleję. Ale w tych samych Karlowych Warach miałem zdjęcia, słuchajcie, nie uwierzycie. Tam jest taka, ja to opowiadałem w odcinku, który był poświęcony właśnie Czechom. W Karlowych Warach jest takie miejsce, gdzie jest taka miedziana, taka wielka wanna, w której brali kąpiele w tych borowinach, czy tam w innych tych wodach. Najważniejsze osoby na świecie i jest wielka ściana, gdzie są głowy tych największych ludzi i tam był między innymi Beethoven, Bach, Adam Mickiewicz, caryca Katarzyna, wszyscy ci tam carowie, jacyś cesarzowie, poeci tam, nie wiem, Schiller, Goethe, naprawdę jak Boga kocham. I ja w tej wannie miałem zdjęcia. Wszedłem do tej wanny i odbyłem kąpiel. Przedziwne miejsce, w którym miałem zdjęcia. Jak był wyścig pokoju kiedyś taki kolarski za komuny, to jak ktoś wygrywał etap w Karlowych Warach, to miał możliwość wykąpania się w tej wannie takiej słynnej. Odpalali ją tylko raz w roku na wyścig pokoju. A tym razem odpalili dla filmu i kąpał się Cezary Pazura. Trudno mi się też kręciło na dachach. Parę filmów z Olafem mieliśmy na dachach. W MC-kwadrat goniliśmy gościa na dachu. Tam po dachach się trochę wyganiałem. Też jak kręciłem Weekend, no to pierwsza scena otwierająca film dzieje się na dachu, jak bohater patrzy na zegarek i pokazujemy, że on stoi na szczycie wieżowca. Wchodzimy w ten zegarek. Ja byłem na tym dachu, wtedy ten film reżyserowałem. Kolega stał oczywiście, pozdrawiam się, Piotrek Ziarski, i on wykonał tę rolę, że stał na gzymsie. Oczywiście był zabezpieczony, ale nawet jak masz świadomość, że jest zabezpieczony i stajesz na gzymsie i widzisz pod sobą przepaść, to się można zesrać. To wam przysięgam. On to zrobił. Ja też byłem na tym dachu, trochę dalej, ale rzeczywiście sceny na dachach, ale patrzcie, że bojąc się biegać po tych dachach, bo to jest tak, że najpierw kaskaderzy sprawdzają, którą stroną dachu możesz biec. Jeden z naszych przyjaciół kaskaderów zginął, zabezpieczając plan w ten sposób. Nie uwierzycie, w dawnej, teraz tam jest piękne kino, piękne miejsce, w dawnej fabryce Norblina, gdzie był teatr prezentacje, tam się dużo filmów kręciło. To był stary budynek zabytkowy. Były lampy umieszczone na dachu i on, zabezpieczając, stał się ofiarą tego. Otóż wpadł w kanał wentylacyjny, bardzo wąski. I zanim go wyjęli, to już wyjęli nieżyjącego człowieka. I był tak zaklinowany.
Także ja się boję dachów. Boję się, bo no stary, no kto chodzi po dachach, nie? Normalny. I jak często. I w pewnym momencie po prostu może się coś zarwać, spaść, może się ześlizgnąć. Ale dach przy MC kwadrat kojarzy mi się z czymś innym. Przerwaliśmy zdjęcia na chwilę, bo kręciliśmy w takiej kamienicy, w takiej, wiecie, w takim starym takim układzie na Pradze, że taka studnia jest. I stoimy na dachu i na ostatnim piętrze, tam czwartym czy piątym, wychyla się i tak się usadowiła, taką poduszkę sobie wzięła. Śliczna dziewczyna, naprawdę ładna. Jak wchodziła w głąb mieszkania, ponieważ byliśmy trochę wyżej, no to widzieliśmy, że jest bardzo zgrabna. Ma długie nogi i wiesz, no taka, w skrócie powiedzielibyśmy, między mężczyznami oczywiście, dupa. I ta dziewczyna tak się oparła o tę taką sobie poduszkę, bo chciała popatrzeć, jak film kręcą. I tak sobie patrzyła, my oczywiście od razu wszyscy na wdechu, wiesz, tam, jak masz na imię, tam, wiesz, Ela, wiesz, tego, Ela, wiesz, nie, ale, o, Ela, masz tego, przyjaciela, wiesz, coś tego, a tu Tomek, Czarek, hej, Ela, które to mieszkanie, poczekaj, zgadnę, 16, nie, 7, Ela, to już wiem, gdzie mieszkasz. No kurwa, po prostu smagliliśmy cholewki, wszyscy. I nagle zza pleców Eli wychynął się jej chłopak, wytatuowany, duży taki, kurwa, bysior. I tak popatrzył na nas, myśmy troszkę zamilkli, bo on taki duży był, więc tam mógł nawet dowodzić na dzielnicy. I on po prostu, po gestachśmy to nie widzieli dokładnie, po prostu podkasał Eli leżącej na poduszkach ten. I po prostu, naprawdę, i to widziałem, Adaś, naprawdę, i odbył z nią na naszych oczach pełen stosunek płciowy. I tak odbywał ten stosunek, a my tak patrzyliśmy i tak, opatrzył, mówi, co, to poprawmy światło i róbmy to dalej. A Ela tam na tej poduszce podrygiwała, a on tam sobie patrzył, jak kręcą film. Kurwa, ja myślałem, że śnię i dlatego wspominam te zdjęcia, ponieważ one były najdziwniejsze miejsce, w jakim byłem na Pradze. Może na Pradze trzeba po dachach chodzić, żeby popatrzeć na jakieś fajne te... Kolejne dziwne miejsce, w którym kręciłem, to była walizka. Pamiętacie, że killer wychodzi z walizki? I to byłem rzeczywiście ja w killerze, osobiście w walizce. I powiem wam szczerze, że jak przyjechałem, że mam wejść do tej walizki, bo ja mam z niej wyjść, bo nie by mnie zapakowali do walizki, no to się zastanawiali, jak to zrobić, że będą kuli podłogę, będą tam już się dogadali z właścicielami, że tam zrobią taką, wiesz, rodzaj tego, już byli faceci z takimi kilofami i już mnie mierzyli. Ja mówię, nie, ale ja to wejdę i wyjdę. No ale jak? Ja mówię, normalnie, no i wszedłem do tej walizki i wyszedłem. Także to było dziwne miejsce. Gdzie pan miał, tato, gdzie byłeś na zdjęciach? W walizce, synku. Jak w walizce? W walizce! Nie zawracaj tu dupy. Więzienie. To są dziwne miejsca, w których się kręci. Ja pamiętam, że kręciliśmy w prawdziwej celi jakąś scenę przy jakimś filmie i rzeczywiście jak jest prawdziwa cela, to tego się nie da oszukać, jak tam mieszkają. Oni się zgodzili, żebyśmy my weszli, nakręcili scenę. Oni mieli tam swoje zdjęcia prywatne, jakichś gołych dziewczyn, jakiejś rodziny, papieża, wiesz, no wszystko było naraz. Jakieś radio stało, już nie pamiętam. To było tak absolutnie typowe, nie do podrobienia. To żaden scenograf by tego nie wymyślił, chociażby zdjęcia zrobił. Ja pamiętam, że miałem karty kredytowe i kluczyki od samochodu i pieniądze w portfelu. Karty kredytowe. Jedno. I słuchaj, i położyłem je na parapecie. Taki parapet jest i kraty, nie? Ja na tym parapecie położyłem, żeby były poza kadrem. Zagraliśmy scenę, no i ten wychowawca, tak się nazywają, chciałem powiedzieć klawisze, no ale tak się mówi na nich, nie? Wychowawca powiedział, że idzie po tych panów. Myśmy wyszli po scenie, idziemy już do wyjścia i ja już jedną bramę minąłem, drugą, tam się wszystko, wiecie, jest tak podzielone, nie? Miałem także jedna krata. To tyle tych krat musisz przejść, jak uciekasz, że się nie da uciec. I powiem wam, że po trzeciej chyba takiej kracie mówię, o Boże, zostawiłem portfel, karta kredytowa, pieniądze i kluczyki od samochodu. Ten wychowawca, gdzie? Ja mówię, no w celi. On mówi, kurwa, przecież tam było złodzieje siedzą, czterech złodziei tam siedzi. On mówi, ja pierdolę. Dobra, ale ryzyk fizyk, wracamy, nie? No i co mu teraz zrobić? To proces będziesz wytaczał? Słuchajcie, otwiera ten wychowawca drzwi i ja odruchowo pędzę do tego parapetu przez tą celę. Oni tak patrzą na mnie, jeden czyta, drugi coś tam robi. Patrzą na mnie, ja łapię ten
portfel, te kluczyki, otwieram portfel, patrzę, czy pieniądze są. I tak mi się głupio zrobiło i tak... A ten jeden, co czytał, mówi do mnie, panie Pazura, to nic nie ginie. I to pamiętam tak... tak i, ale powiem wam, że w więzieniu na Smutnej w Łodzi pokazano mi, bo to jest, do wtedy było, to było dawno temu, jak tam byłem. Ile lat już nie ma kary śmierci w Polsce? 20, 30? Ale ja byłem wtedy, jak właśnie znieśli karę śmierci, ale jeszcze była droga skazańca. I się pyta ten jeden z tych panów tam pracujących, mówi, chce pan zobaczyć, jak idzie z celi śmierci na szafot? Bo nam pokazali, wiesz, cele śmierci, gdzie, wiesz, się otwiera podłoga pod tobą i wiesz, przez powieszenie, nie? Ja mówię, chcę. I wiecie, że mnie przeprowadzili i zazwyczaj wyroki, czy jak to się mówi, jak kogoś, egzekucje są przeprowadzane o świcie. On jeszcze je śniadanie, taki delikwent, dobre śniadanie mu przygotowują, jego zabierają i go prowadzą. I słuchajcie, i to jest tak wymyślone, że co otwierasz drzwi, to już myślisz, że jest cela? Nie, jeszcze dalej. Jeszcze jest jeden korytarz, następny korytarz. Już są te drzwi, to te? Nie, jeszcze dalej. Już myślisz, że ten, jeszcze to trwa. Trwa ta droga, ta jeszcze droga, jeszcze sobie pożyje trochę, jeszcze trwa. Jest napisane węzeł CO, centralnego ogrzewania. Jest napisane jak byk na drzwiach, otwiera się, a tam wisi już lina. Taki jest numer, taki był numer zrobiony. Ja to widziałem, przeszedłem drogę śmierci w więzieniu. Powiem wam, to robi wrażenie. To robi wrażenie. No i powiem wam szczerze, to powiem wam, to jest oddzielny odcinek. To jest oddzielny odcinek, najdziwniejsze miejsce, w jakim grałem. To był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, rok 1988. Film Déjà Vu Juliusza Machulskiego, gdzie Wojciech Malajka, Cezary Pazura i Grzegorz Cheromiński grali trzech niemieckich kolarzy jeżdżących na tandemie. A główną rolę grał pan Jerzy Sztur i powiem wam, to były czasy. To była pełna komuna. W hotelu, w restauracji nie było do jedzenia nic. Dogadaliśmy się z kucharkami, że z rynku kupimy sobie swoje prywatne rzeczy, one będą nam przygotowywać posiłki. Prusaki były tej wielkości i Juliusz Machulski zażądał od produkcji, żeby z Polski ściągnięto prusakoleb, żeby te prusaki wytruć. I ja pamiętam, dostałem ten prusakoleb od produkcji, w pokoju położyłem raz, dwa, trzy. Mówię, niech zdychają. Jak one się nawpierdzielały tego prusakolepu, dopiero dawały popalić, podkręcały wąsy i były wszędzie. One były wielkie jak homary. Widziałem taką scenę ostatnio właśnie na Malediwach, kiedy przywieźli takie wielkie beczki z langustami, z owocami morza, żywymi. I przy restauracji no był taka woda, taki nie że basen, taki strumień, coś tego. I oni tam wrzucali i jak chciałeś sobie zamówić, to on brał żywego, przygotowywał ci te. I takie wielkie, z takimi wąsami te langusty sobie chodziły. A po rosyjsku karaluch to jest Karakan. I byli Rosjanie, tam, których bardzo lubimy. I takie dziecko rosyjskie zobaczyło te piękne langusty z takimi wąsami, z długimi ogonami i mówi, papa, do ojca, smatry, karakany. Ja sobie pomyślałem, jakie ty masz dziecko w domu, zajebiste karaluchy, jak ci się jebą. Kurde, z langustami, z homarami, to wow. Zdjęcia były trudne w tym 88 roku, tym bardziej, że ja na przepustce z wojska te zdjęcia robiłem, to już w ogóle... Aha, jeszcze nam techniczni wtedy powiedzieli, muszę zrobić oddzielny odcinek o tym, jak kręciłem film. Mam zdjęcie z tego, wiesz? Zresztą chyba jest w mojej książce. Genialne. Jak z panem Szturem, z tym młodym Jerzym. I nie zapomnę, jak zanim do Odessy przyleciałem i koledzy aktorzy też, to wszyscy ci technicznie mówią tak, tylko nie lećcie z pustymi rękami. Weźcie dżinsy, tam pomadki, coś na handel. Ja mówię, no ale jak na handel? Weźcie na handel, a tam etażowej, wiesz, dasz, ona ci to sprzeda. To jest taka przebitka,
że przywieziesz, wiesz, dolary, telewizor kolorowy. Ja pamiętam, przywiozłem z filmu, zainwestowałem dżinsy, pomadki, jakieś tam kurtki ze Sky'u. To powiem wam, że zapożyczone pieniądze, no bo za co? Ale jak przywiozłem, to mi się tak opłacało, że miałem na czysto $500 i telewizor kolorowy Sławutich. No to było na tamte czasy, jak byłem panem życia i śmierci. $500 ponad pół roku zapłaciłem za wynajem mieszkania w Warszawie. Tak się kasłało. I powiem wam, ja pamiętam, jak przywieźliśmy te dżinsy, no i mówią, dajcie etażowe. Etażowa to jest taka pani na każdym etażu, czyli na każdym piętrze jest pani, która pilnuje tego. Czy macie coś na handel, to się dawało i ona sprzedawała i potem oddawała hajs sobie, pobierała jakiś procent. A my z Wojciechem Malajkatem, czyli panem w tej chwili rektorem. Wojtek mnie zabije, jak to powiem. Mówimy, a co będziemy dawać im zarabiać? Jakieś 10%. Sami pójdziemy na rynek i sprzedamy. Pamiętam, poszliśmy na rynek, wystawiliśmy dżinsy. Przyszedł taki tamtejszy i mówi tak, pomirić, można! Czyli czy mogę przymierzyć, nie? A Wojtek mówi, no bo jest sprzedawcą. Ten założył jego dżinsy na swoje dżinsy i uciekł. Znaczy biegł. Wojtek pierwszy raz w życiu nie widział złodzieja, no bo jak, skąd? W szkole teatralnej studiował, gdzie byli inteligentni, mądrzy artyści, więc artysta nie ma nawyku, żeby kraść, bo zresztą artysta artyści niczego nie ukradnie, bo nie ma czego, więc nie mieliśmy nawyków tego. I Wojtek tak patrzy, Czarek, ja mówię tak, a czemu ten pan biegnie po dżinsach? Chyba weź to wytłumacz temu porządnemu rektorowi. Ja mówię, Wojtek, bo on ci je zajebał. Mówi, jak zajebał? No normalnie, podpierdolił. I teraz spierdala. On mówi, a dlaczego? Ja mówię, bo nie chcę płacić. On mówi, no to niedobrze. Ja mówię, no bardzo niedobrze. Wzięliśmy te dżinsy pozostałe, minus jedna sztuka i wróciliśmy do hotelu i oddaliśmy etażowej, niech handluje. I przyniosła nam żywy hajs, zachwycona. Także nie nadawaliśmy się do bezpośredniej sprzedaży. Także Wojciech Malajkac źle zagrał. Sprzedawcę w Związku Radzieckim. Przyjechał z wolnego świata, z Polski. A ruski mu spierdolił z jego dżinsami. Bye bye, Lewis. Było bardzo, bardzo fajnie tam kręcić, to w tamtych czasach wódkę chciałem kupić, pamiętam. I rzeczywiście to była prawda. Sklep monopolowy zamknięty. Ja mówię, no ale jak zamknięty, przecież jak wszyscy pijani. I nagle jeden przykleił 5 rubli, drugi przykleił 5 rubli, a butelka kosztowała 15. No to ja też przykleiłem 5 rubli. Otworzyły się drzwi, zabrały z tej szyby poślinione te rublówki i ręka z tym. No i wzięliśmy te pół litra, byłem ja i dwóch jakichś tamtejszych. I tak patrzę, co oni robią. Czy uciekną mi z tym moim alkoholem? Bo w jednej trzeciej jest mój. Ty, a oni poszliśmy pod drzewa, naprzeciwko taki parczeczek był, czy coś takiego. Oni od tego pod palec tak. Jeden wypił, drugi i poszli. I mi zostawili moją resztę. Ja mówię, fajnie. Wziąłem, przetarłem. Kieliszeczek, a resztę do domu, do kolegów, wiesz, elegancko. Tak się kupowało alkohol w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I tym optymistycznym akcentem życząc wam, żeby nigdy takie czasy się nie wróciły. Nigdy więcej komuny, nigdy więcej socjalizmu, bo socjalizm jest piękny, ale nami rządziły wtedy wypaczenia. Zauważcie, demokracja też jest zajebista, ale wypaczenia nie. Więc dbajmy o to, żeby ona była bez wypaczeń. Życzę wam dobrego wypoczynku wakacyjnego. Pa, pa.